Wczoraj zakończyło się 393. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Księża biskupi odnieśli się do trwającego synodu o synodalności. Podjęli również temat wojny na Ukrainie. Głównym tematem zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski był trwający synod o synodalności. Odnosząc się do etapu diecezjalnego synodu i jego dalszych prac, sekretarz generalny synodu biskupów wskazał, że synodalność może skutecznie wesprzeć posługę biskupów w diecezjach. Synod zwraca uwagę na ten charyzmat profetyczny Kościoła, który wypływa z ludu Bożego, ale opiera się także naturalnie na zmyśle wiary tegoż ludu, ochrzczonych, ale także mocno stoi na fundamencie magisterium Kościoła Świętego. Księża biskupi odnieśli się również do wojny na Ukrainie. Jak mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przedłużająca się wojna na Ukrainie stanowi wezwanie dla wszystkich Polaków. Dlatego, że następuje coś takiego jakoby zmęczenie w tym, tą całą sytuacją, która domaga się pomocy w Polsce i pomocy na Ukrainie. Z arcybiskupem Szewczukiem, arcybiskupem większym grekokatolickim, spotkaliśmy się w Kijowie. Mówi, żeby tylko Polska o nas nie zapomniała. Księża biskupi poruszyli także temat jubileuszu 50-lecia diecezji opolskiej. To był czas ubogacania, mówił ordynariusz opolski ksiądz biskup Andrzej Czaja. Wielkiego ubogacenia dzięki modlitwie, błogosławieństwu, które tutaj otrzymaliśmy od biskupów i dzięki tej wymianie myśli, jaka tu miała miejsce. Myślę, że to ubogacenie jest i dla kościoła naszego lokalnego opolskiego, ale też dla całego Kościoła w Polsce. Księża biskupi wskazali także, że nową formą ubóstwa staje się m.in. ubóstwo energetyczne, na które winniśmy odpowiadać pomocą w ramach naszych możliwości. Zaapelowali, aby nie zapominać o ubogich, o czym przypomina nam Światowy Dzień Ubogich obchodzony 13 listopada. Duchowni zachęcili również młodzież do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, a także w spotkaniach organizowanych w diecezjach. Podczas zebrania na nowych członków Rady Stałej KEB zostali wybrani metropolita częstochowski ksiądz arcybiskup Wacław Depo i ordynariusz diecezji toruńskiej ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Natomiast delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw telewizji Trwam został wybrany metropolita gdański ksiądz arcybiskup Tadeusz